Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Tradycyjnie na początku tego odcinka zachęcam do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, obserwować również nagrania kolegów na bieżąco, to co się dzieje na świecie, również na układsił.pl, komentarze, jeżeli ktoś woli czytać, również drukowany magazyn Układ Sił, numer ostatni Azja Centralna bez Rosji, ale niebawem kolejny. Zachęcam do tego, żeby kupić bieżący numer, czytać Układ Sił. Ze mną jest dzisiaj pan Rafał Malarowski, były konsul Rzeczypospolitej Polskiej, Egipt, Sudan, Libia, Erytrea. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Staram się mówić, rozmawiać o Afryce, aczkolwiek moje spostrzeżenia są następujące. Polska nie docenia potencjału Afryki. Rynek jest ogromny, szansa dla polskich firm, szansa do tego, żeby Polska była aktywna bardziej w polityce zagranicznej. Jakieś działania wykonujemy, jakieś małe kroki, ale zupełnie niewystarczające. I tutaj też pytanie do pana, o pana doświadczenia jako osoby, która z Afryką wspólnego wiele ma, a na pewno miała. Tak, oczywiście tu pan ma rację, że te działania dyplomatyczne, działania polskiego państwa moim zdaniem są niewystarczające, jeżeli chodzi o Afrykę. Afryka ma ogromny potencjał, to jest ogromna liczba ludzi, ogromna liczba potencjalnych klientów dla polskich firm. Dlatego uważam, że to skupienie, ta uwaga, którą państwo polskie poświęca Afryce, jest niewystarczająca. Mówię tutaj nie tylko o takim zaangażowaniu dyplomatycznym, bo to też moim zdaniem powinno być zdecydowanie większe. Uważam, że Polska może zaistnieć w stosunku do innych państw Unii Europejskiej właśnie w tych miejscach w Afryce, gdzie tych innych państw Unii Europejskiej nie ma. Czyli moim zdaniem placówki dyplomatyczne powinny być otwierane tam, gdzie nie ma innych państw Unii Europejskiej. Tam Polska może reprezentować nie tylko swoje interesy, ale też interesy innych państw Unii Europejskiej. Mówię tutaj pod kątem dyplomatycznym, ale też pod kątem typowo handlowo-biznesowym. Ja też zauważyłem, pracując w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, że polskie firmy też patrzą z zainteresowaniem na Afrykę, ale zawsze im trochę brakuje tej odwagi, tego kapitału, który trzeba początkowo zainwestować i kilka lat po prostu być obecnym na tych rynkach afrykańskich bez konkretnego zysku, żeby to zaowocowało. Oczywiście Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma sieć tych zagranicznych biur handlowych, ale oczywiście liczba specjalistów pracujących w tych biurach zagranicznych, no jest niewystarczająca, żeby obsługiwać cały potencjał polskiego biznesu, więc uważam, że to powinno iść w parze, że te działania dyplomatyczne, które realizowane przez polskie państwo, powinny iść w parze z tymi działaniami właśnie biznesowo-handlowo-gospodarczymi. Więc Afryka no ma, naprawdę mówiąc, nieograniczony potencjał, który warto wykorzystać. To też trochę wynika z tego ta nasza nieśmiałość w stosunku do Afryki, no że nie mamy żadnych takich też związków historycznych z Afryką. Z jednej strony może to być problematyczne, z drugiej strony może to być bardzo pozytywne dla polskich firm, które chcą wchodzić na rynki afrykańskie, że nie niosą za sobą tego bagażu negatywnych doświadczeń związanych na przykład z okresem kolonializmu. Więc Afryce na pewno trzeba się przyglądać. Afryka też trochę ludzie zauważyłem, że nie do końca rozumieją, jak Afryka funkcjonuje. Na wstępie należy wskazać, że Afryka nie jest jednolita, to nie jest jedno państwo. Jeżeli w mediach polskich czy też zagranicznych słyszy się o kolejnych zamachach stanu, kolejnych problemach społeczno-ekonomiczno-militarnych, to nie znaczy, że we wszystkich państwach Afryki sytuacja jest podobna. Dlatego tu też jest potrzebne, żeby ogólnie system państwowy, jeżeli chodzi o Polskę, bardziej zainteresował się potencjałem, jaki daje Afryka. Mówię tutaj właśnie nie tylko o działaniach dyplomatycznych, biznesowych, ale też mówię o tym, żeby powstawały kolejne think tanki zajmujące się tym regionem, żeby były tworzone kolejne analizy, które opisują, jak funkcjonują systemy poszczególnych państw afrykańskich, żeby ten potencjalny inwestor, który rozważa możliwość wejścia na rynki afrykańskie, mógł się zapoznać z tym, czego się spodziewać po takim czy innym państwie afrykańskim. Także Afryka jest bardzo różnorodna,
ma ogromny potencjał i uważam, że nie powinniśmy zaprzepaścić tej szansy, żeby tam zaistnieć. Tak jest. Afryka, to powiedzieć Afryka, to też nic nie powiedzieć. Afryka często pojawia się w tych wątkach dotyczących bezpieczeństwa, bo jeżeli inwestować, to też w miejscu, w którym po prostu kolokwialnie mówiąc jest bezpiecznie. Dzisiaj rozmawiamy o Sudanie, trochę o tym, o co chodzi w tej wojnie, która nie tylko rozprzestrzeniała się, znaczy podzieliła kraj na pół, na północ i południe, ale teraz na wschód i zachód. Wojna w Sudanie jest wynikiem wielu skomplikowanych czynników, ale chyba głównymi przyczynami oczywiście są konflikty etniczne, mamy w tle zasoby naturalne, jakieś nierówności społeczno-ekonomiczne. 2011 Sudan i Sudan Południowy, podział na dwa państwa. I tutaj takie marzenie o tym, żeby zakończyć ten konflikt trwający już od lat. Tak, no w 2011 roku rzeczywiście na mapie świata pojawiło się nowe państwo, Sudan Południowy. Państwo z ogromnym potencjałem, jeżeli chodzi o zasoby ropy, ale państwo też bardzo skomplikowane. Państwo skomplikowane pod kątem na płaszczyźnie ekonomicznej, na płaszczyźnie społecznej albo bardziej plemiennej, ale też na płaszczyźnie właśnie militarnej pod kątem stosunków z północnym sąsiadem, czyli z Sudanem. No i ta nie do końca uporządkowana sytuacja Sudanu Południowego ma dalsze swoje konsekwencje, z którymi mamy do czynienia teraz, z którym mają do czynienia teraz mieszkańcy Sudanu Południowego, ale też Sudanu na tych terenach przygranicznych. Trzeba jasno powiedzieć, że Sudan Południowy zagarnął prawie 75% złóż ropy naftowej, które wtedy się znajdowały na terytorium ówczesnego Sudanu. I w związku z tym jest, że tak powiem, łakomym kąskiem dla światowych mocarstw, jeżeli chodzi o dostęp do tej ropy naftowej. Z drugiej strony nie ma żadnej infrastruktury, by przerabiać tę ropę naftową i by ją sprzedawać, transportować w rozmaite kierunki w stronę Morza Czerwonego i korzysta z infrastruktury Sudanu, nazwijmy Sudanu Północnego, czyli tego Sudanu, który się znajduje po północnej stronie granicy. No i teraz aktualny konflikt pokazuje, który ma miejsce w Sudanie, że bez rozwoju tej infrastruktury, na przykład w kierunku kenijskim, Sudan Południowy na stałe będzie uzależniony od tego, co w danym momencie dzieje się w Sudanie. Aktualna wojna w Sudanie pokazuje, że jakiekolwiek ataki na infrastrukturę przesyłową mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się w Sudanie Południowym. Media donoszą, że od ponad 6 miesięcy nie są wypłacane pensje dla urzędników strefy publicznej. To powoduje kolejne niezadowolenie społeczne. Sama sytuacja graniczna między Sudanem Południowym a Sudanem nie została do końca uregulowana. Są tam strefy, do których roszczą sobie prawo oba te państwa i to jest taka kość niezgody między Sudanem Południowym a Sudanem. Więc jeżeli sytuacja w Sudanie będzie się utrzymywała taka, jaka jest teraz, no to automatycznie sytuacja Sudanu Południowego będzie się stale pogarszała. Będą kolejne kryzysy humanitarne. Będą kolejne właśnie plemienne. Trzeba też wskazać, że w Sudan Południowy ta sytuacja polityczna jest również bardzo skomplikowana, ponieważ prezydent i wcześniejszy wiceprezydent pochodzą z dwóch największych plemion, które się zwalczają i każdy chce po prostu zagarnąć dla siebie jak najwięcej władzy dla własnego plemienia. Więc to jest zarzewie kolejnego konfliktu etnicznego, który trawi teraz Sudan Południowy. Też zbliżamy się powoli do wyborów parlamentarnych, które są zaplanowane na grudzień 2024 roku i też pojawiają się różnego rodzaju problemy z tym związane. Na przykład zwiększyła się składka dla państw, dla partii politycznych, które chciałyby wziąć udział w tych wyborach, więc to pokazuje z jednej strony, że znaczy te partie z jednej strony wskazują, że to jest zamach na tę sudańską, południowo-sudańską demokrację, że jest ograniczona dla nich możliwość uczestniczenia w tych wyborach. Więc to wszystko pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja Sudanu Południowego. No i
konflikt u jego północnego sąsiada no nie polepsza tej sytuacji, a raczej pogarsza ją. Czy dwie strony konfliktu w Sudanie, na czym polega, co jest główną osią tego sporu pomiędzy właśnie wschodem a zachodem? Jeżeli chodzi o Sudan, no to mamy do czynienia z tak zwaną wojną dwóch generałów, jak ją nazwały media, bardzo medialnie. Jest to wojna między dwoma silnymi osobami, dwoma generałami stojącymi na czele dwóch różnych armii. Jedna to jest armia Sudanu, armia rządowa, armia państwowa, a druga to jest raczej jakby bojówka paramilitarna, która poprzez funkcjonowanie w systemie, w strukturach aparatu państwowego Sudanu zdobyła ogromną władzę, ale zaczynając od początku na czele armii sudańskiej stoi generał Burhan, Abdel Fattah al-Burhan, który jest generałem armii sudańskiej i głównodowodzącym tej armii. Po drugiej stronie jest generał Mohamed Hamdan Dagalo, tak zwany Hemeti, przez niektórych nazywany też rzeźnikiem z Darfuru. I ci panowie mieli odmienne wizje tego, kto będzie rządził Sudanem po obaleniu poprzedniego dyktatora, poprzedniego prezydenta Umara Bashira. I nie mogli się w tej kwestii w żaden sposób porozumieć, co się zakończyło konfliktem. Konfliktem, który trwa od roku, konfliktem, który niszczy Sudan. Konfliktem, który już nie jest tylko konfliktem wewnątrzsudańskim, ale konfliktem regionalnym, gdyż tak jak wskazywałem, ma na przykład wpływ na to, co dzieje się w Sudanie Południowym, ale też w innych państwach regionu. Więc to jest wojna między osobami, które mają oddzielną, różną wizję Sudanu, osobami, które nie chcą się dzielić władzą w Sudanie, osobami, które na przestrzeni funkcjonowania aparatu państwowego pod rządami poprzedniego prezydenta Sudanu Umara Bashira zdobyli ogromną władzę, więc to jest wojna wyniszczająca. To jest wojna, która powoduje, że mamy do czynienia z ogromnym problemem, z ogromną katastrofą humanitarną, z ogromnym głodem. To jest wojna, o której trochę świat zapomniał. To jest wojna, o której świat zapomniał, bo mamy do czynienia teraz z konfliktem w Strefie Gazy, z konfliktem między Izraelem a Iranem, ale ta wojna trwa już od roku, giną ludzie i też trzeba wziąć pod uwagę, że Sudan to jest bardzo istotne państwo ze względu na jego usytuowanie geopolityczne na mapie świata i Afryki. To jest państwo, które ma bardzo długą linię brzegową z Morzem Czerwonym. Więc ten konflikt naprawdę powinien się jak najszybciej zakończyć. A jeżeli chodzi o takie podłoże tego konfliktu... Znaczy, chodzi jakie to jest wizja właśnie tych tak, dwóch. Tak, tak. Wizja jest taka, że poszło oczywiście o to, że po obaleniu Umara al-Bashira zaczęto się zastanawiać, jak ten nowy Sudan powinien wyglądać. Czy ten nowy Sudan powinien być przekazany w ręce władzy cywilnej, czy jednak władzę, jakąś część, cząstka tej władzy powinna być zachowana w rękach wojskowych. Wojskowych mówię tutaj o właśnie armii sudańskiej, ale też o siłach szybkiego reagowania pod wodzą Hemetiego, czyli generała Dagalo. I ten okres przejściowy trwał, władzę uzyskał cywil Hamdok, który został premierem rządu przejściowego w Sudanie i on miał bardzo ambitną wizję tego, jak ten Sudan powinien się zmienić, w jakim kierunku ten Sudan powinien podążać. Przede wszystkim chciano wprowadzić zalążki tej demokracji sudańskiej, chciano zmienić system gospodarczy, chciano wprowadzić kapitalizm, chciano ściągnąć kapitał zagraniczny do Sudanu, ale też Hamdok stwierdził, że trzeba stworzyć społeczeństwo obywatelskie. Na wstępie trzeba wskazać, że Sudan ma strukturę typowo plemienną. Wcześniej nie istniało tam społeczeństwo obywatelskie. Dopiero właśnie w 2018 roku, kiedy pojawiły się protesty przeciwko Umarowi Bashirowi, dało to zalążek jakby funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Sudanie.
Trzeba też wskazać, że ta rewolucja z 2018 roku, która dała początek obaleniu Umara Bashira, to był właśnie taki ruch oddolny, ruch niezadowolonych młodych osób. Mówi się też, że to była rewolucja kobiet, ponieważ brały bardzo czynny udział w protestach, a następnie w obalaniu prezydenta. Skończyło się to oczywiście kolejnym puczem wojskowym, ponieważ Sudan ma taką niechlubną tradycję tych puczów wojskowych. Ale to też pokazało, że Sudańczycy mieszkający w Chartumie, ale też w innych ośrodkach, większych ośrodkach miejskich, są gotowi na zmiany, chcą czegoś innego i chcą demokracji, chcą zmiany. Ale oczywiście ze względu na ten pucz wojskowy nie mogło się obyć bez tego, by część tej władzy jednak pozostała w rękach wojskowych, którzy ponownie sięgnęli po swoje pod koniec 2021 roku i obalili ówcześnie urzędującego premiera Hamdoka, zamknęli go w areszcie domowym i zaczęli dalej zastanawiać się, w jakim kierunku mają iść reformy w Sudanie, czy w ogóle aparat państwowy powinien być reformowany. I skończyło się na tym, że mieli się porozumieć w zakresie tego, jak te nowe struktury wojskowe, nowe struktury aparatu państwowego powinny funkcjonować, jak powinny wyglądać. I padł pomysł, żeby rozwiązać siły szybkiego reagowania i całkowicie je wcielić w struktury armii sudańskiej. Po prostu wielu ekspertów nie wyobrażało sobie sudańskich ekspertów, którzy byli odpowiedzialni za kształtowanie tego nowego ustroju, ale też wojskowi sudańscy, będący na czele sudańskiej armii, nie wyobrażali sobie, że w Nowym Sudanie może istnieć jakby dodatkowa armia, druga armia, ponieważ bali się, że prędzej czy później właśnie Dagalo, Hemeti, może sięgnąć po władzę przy wykorzystaniu oddziałów sił szybkiego reagowania. Więc coraz częściej po prostu siadano do stołu i zastanawiano się, jak zrobić, żeby w Sudanie była jedna armia pod wodzą jednego przywódcy, jak ta armia powinna podzielić się władzą z cywilnym rządem, a skończyło się na tym, że Hemeti zaczął regularną walkę, regularną wojnę z oddziałami armii sudańskiej, która niestety trwa do teraz. Chciałbym zapytać jeszcze o te surowce, bo oczywiście tutaj ważna jest kontrola nad zasobami naturalnymi, ropa naftowa, surowce mineralne, kontrola nad terytoriami produkcyjnymi. Jak te surowce odgrywają też rolę, nieco szerzej, jakbym poprosić? Oczywiście, no, surowce zawsze w Sudanie były obecne i surowce były towarem eksportowym Sudanu. Surowcami byli zainteresowani nie tylko sąsiedzi Sudanu, ale również państwa takie jak Chiny czy Rosja. Jeżeli chodzi o Rosję, no to oczywiście w mediach było to bardzo dobrze opisane pod kątem grupy Wagnera, która we współpracy z generałem Dagalo i siłami szybkiego reagowania po prostu przejęła zarząd nad kopalniami złota. To złoto następnie było transportowane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a tam się rozpływało w nieznanych kierunkach. Więc te surowce w polityce zagranicznej i wewnętrznej Sudanu zawsze były obecne. Tak jak mówiłem, Sudan też jest odpowiedzialny za transport tej ropy wydobywanej na południu kraju. Ta ropa jest transportowana do portu w mieście Port Sudan na wybrzeżu sudańskim. Więc Umar Bashir zawsze wiedział, że to jest dla niego taka karta przetargowa, te surowce w Sudanie. Zawsze wiedział, że w odpowiednim momencie może zainteresować zagranicznych aktorów tym, by przychylili się do jego rozwiązań, a w zamian mógł im oferować właśnie dostęp do ropy, do złota, czy też do innych surowców obecnych na terytorium Sudanu. Też pojawiła się w ostatnich godzinach, chyba wczoraj, informacja o tym, że jednak i armia generała Burhana i siły szybkiego reagowania cierpią na bardzo duży deficyt diesla czy też benzyny i szukają po prostu możliwości pozyskania tego paliwa do ich sprzętów wojskowych na każdym możliwym kierunku. Jeżeli chodzi o siły szybkiego reagowania, no to już wcześniej media podawały, że
taki nielegalny handel benzyną i dieslem jest prowadzony z Chalifą Haftarem, który urzęduje we wschodniej części Libii, i to on właśnie ciężarówkami przewoził, przerzucał paliwo do oddziałów szybkiego reagowania pod dowództwem generała Dagalo. Z drugiej strony wczoraj pojawiła się informacja, że do portu w Port Sudan wpłynął kontenerowiec zaopatrzony w ładunek diesla, który ma być przekazany armii sudańskiej, ponieważ to armia sudańska kontroluje właśnie port w Port Sudan. Więc teraz to też pokazuje, jak państwo jest niewydolne pod kątem możliwości skorzystania z tych surowców, które znajdują się na ich terytorium. Po prostu wszystkie sieci przesyłowe, większość sieci przesyłowych jest uszkodzona. Więc to też pokazuje, jak niewykorzystywane są te surowce, które powinny być wykorzystywane, i dochód, z których powinien być dzielony wobec wszystkich Sudańczyków, którzy zamieszkują Sudan. Gdzie są dzisiaj, gdzie urzędują dyplomaci, gdzie oni uciekli, zachodni chociażby? W większości przenieśli się do Kairu. Więc w Sudanie, w Chartumie, mówię, toczą się walki, więc wszyscy dyplomaci zostali ewakuowani. To też pokazuje, jak ta sytuacja jest niestabilna. To też pokazuje, że te walki się toczą i najprawdopodobniej będą się toczyły. Chartum to też jest takie ciekawe miasto, które jakby znajduje się w trzech częściach, na trzech różnych częściach rozdzielonych przez wody białego, błękitnego i tego już połączonego Nilu. Na południu mamy ten Chartum, nazwijmy to właściwy. Na północnym wschodzie jest dzielnica Bahri, a na zachodzie i na północnym zachodzie jest Omdurman, tak, który często się uznaje za niezależny ośrodek administracyjny, oddzielne miasto. I no, też toczą się ciężkie walki w Chartumie, gdzie właśnie były wszystkie przedstawicielstwa dyplomatyczne, toczą się ciężkie walki, więc ci dyplomaci już w pierwszych dniach tego konfliktu byli ewakuowani, ponieważ nikt nie wiedział, jak ten konflikt długo będzie trwał. A też w początkowych tygodniach, początkowych miesiącach tego konfliktu ja rozmawiałem ze swoimi sudańskimi przyjaciółmi, którzy mówili, że jednak armia sudańska zmiażdży siły szybkiego reagowania, bo ma lotnictwo. Tylko szybko się okazało, że armia sudańska nie jest w stanie korzystać z tego lotnictwa w Chartumie, bo po prostu musiałaby zniszczyć całą infrastrukturę, która też może im się przydać, więc to lotnictwo było prawie całkowicie bezużyteczne. Też należy wskazać, że siły szybkiego reagowania to bojówki, to organizacja paramilitarna, to najemnicy, którzy stosują takie bardzo pospolite metody walki. Między innymi korzystają z samochodów typu pick-up, na których montują działka o dość dużym kalibrze. I dzięki temu mogą się bardzo szybko przemieszczać między wąskimi uliczkami Chartumu. To też uniemożliwiało armii sudańskiej nawiązanie takiej regularnej walki z oddziałami szybkiego reagowania, ponieważ no, bardzo szybko się przemieszczali na pick-upach. Często też korzystali z motocykli, na których jeden to był prowadzący, a drugi po prostu trzymał broń i ostrzeliwał posterunki czy też siły sudańskie. Trzeba też powiedzieć, że Chartum to niska, zbita zabudowa, nieregularna siatka ulic, wiele zaułków, więc te walki dalej się toczą. W ostatnich tygodniach armia sudańska rzeczywiście odniosła pewne sukcesy, częściowo odbiła Omdurman, gdzie znajduje się na przykład stacja telewizyjna, a Omdurman to był właśnie taki przyczółek oddziałów szybkiego reagowania Hemetiego, także ten sukces był dość mocno nagłośniony przez armię sudańską.
Więc oczywiście infrastruktura jest całkowicie zniszczona, ludność, niedobitki, które jeszcze zostały w Chartumie. Mówię niedobitki, bo po prostu są te osoby są regularnie zabijane przez jedną albo drugą stronę, czy to w wyniku specjalnych wymierzonych akcji, czy też w wyniku jakiegoś przypadkowego ostrzału. Więc sytuacja naprawdę jest ciężka i niestety nie zanosi się na razie na to, by szybko to się skończyło. Cierpią przede wszystkim uciec dyplomaci, mają drogę ucieczki, nie mają drogi ucieczki, ludność cywilna. Ogromne cierpienia, przesiedlenia, głód, brak dostępu do podstawowych potrzeb. Czy są podejmowane jakieś wysiłki ze wspólnoty międzynarodowej społeczności na celu jakiejś mediacji i zapewnieniu pomocy humanitarnej? Tak, oczywiście. No, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną, to społeczność międzynarodowa dalej zastanawia się, jak w skuteczny sposób dostarczać tę pomoc humanitarną do Sudanu. Też są organizowane kolejne zbiórki tych towarów dla najbardziej potrzebujących. Więc to się dzieje. No, też są organizowane kolejne próby mediacje pod auspicjami na przykład Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, które mają prowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni pomiędzy dwoma stronami tego konfliktu. No i takich prób już było kilka. Na razie nie przyniosły żadnych pozytywnych skutków te próby. Teraz też są zapowiadane mediacje chyba na 18 kwietnia. Mediacje mają wrócić do arabskiej miejscowości Jedda. Co ciekawe, teraz do tych mediacji, do stołu mediacyjnego zostały też zaproszone na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają bardzo dużo do powiedzenia w tym konflikcie, ponieważ wspierają militarnie i finansowo siły szybkiego reagowania. Więc to może być taki pierwszy krok do próby jakiegoś rozwiązania tego konfliktu, ponieważ do stołu usiądą Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Egipt, który ma też bardzo dużo do powiedzenia w tym konflikcie, ponieważ wspiera stronę rządową i właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Więc wszyscy bardzo, myślę, będą wnikliwie się przyglądać tym negocjacjom i temu, co zostanie zaproponowane przez wszystkich uczestników tych negocjacji. Po drugie, też jest organizowana 15 kwietnia konferencja w Paryżu, konferencja organizowana przez Unię Europejską, przez Francję, Niemcy, na której też ma się odbyć debata w szerszym gronie na temat tego, jak rozwiązać konflikt sudański, jak zakończyć tę wojnę domową. Więc jakieś próby są podejmowane. Na ten moment nie było żadnego przełomu. Z jednej strony dobre jest to, że takie rozmowy są podejmowane. Z drugiej strony na przykład generał Burhan i armia sudańska wskazują, że poprzez dopuszczanie do tych rozmów Hemetiego i grupy szybkiego reagowania niejako udziela mu się legitymacji i traktuje się go jako taki równoważny, równouprawniony podmiot w tej wojnie domowej, a generał Burhan jasno podkreśla, że Hemeti i jego oddziały to jest bojówka paramilitarna, to nie są żadne regularne oddziały armii sudańskiej i nie powinny mieć statusu równoważnego partnera do rozmów, jeżeli chodzi o zakończenie tego konfliktu. Też trzeba powiedzieć, że w pierwszych tygodniach wojny domowej generał Burhan wprost zdelegalizował siły szybkiego reagowania i określił Hemetiego mianem przestępcy, który zasługuje na szubienicę. Więc no, będzie bardzo trudno wypracować jakikolwiek kompromis. Też się zastanawiam, jakby ten przyszły Sudan miał wyglądać. Wczoraj albo przedwczoraj w ramach święta Eid al-Fitr, czyli święta zakończenia Ramadanu, generał Burhan też jasno powiedział, że nie będzie powrotu do tego, co było przed wybuchem wojny domowej. Czyli dał jasny sygnał temu, że on nie widzi po pierwsze Hemetiego i sił szybkiego reagowania w strukturach przyszłego Sudanu,
Po drugie, też między wierszami wydaje się, że powiedział, że nie wyobraża sobie, że władza będzie przekazana w ręce rządu cywilnego. On raczej chce dalej trzymać władzę, dalej skupiać władzę w ramach grupy najbliższych współpracowników. Więc te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące no, będą bardzo ciekawe pod kątem tego, jak ten Sudan dalej będzie funkcjonował i czy ta wojna domowa w końcu zostanie zakończona. Tak, ja zachęcam do tego, żeby też czytać Jana Wójcika, współpracownika Układu Sił, między innymi na X właśnie podejmuje się Jan tematów związanych z bezpieczeństwem w tym regionie, czyli dyskryminacja etniczna, konflikt o zasoby naturalne, wątki religijne, podział terytorialny, oczywiście brak też struktur rządzących, stabilnych struktur, to są te problemy, które trawią Sudan. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, za spotkanie. Pan Rafał Malarowski był gościem Układu Sił. Panie Rafale, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to bardzo ważne wystąpienie, ponieważ dzisiaj mija 5 lat od obalenia Umara Bashira w Sudanie, a za kilka dni mija rok od wybuchu wojny domowej, wojny dwóch generałów, dlatego cieszę się, że rozmawiamy o Sudanie, bo też wychodzę z założenia, że czym więcej rozmawia się o Sudanie, tym może zakończenie tego konfliktu jest bliżej. Także jeszcze raz dziękuję. Ja również dziękuję, będziemy zapraszać w przyszłości. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.